kolejnym Dragonbornem ogólnie jest imperatorka Alesja Święta, ale zmarła ona dawno, dawno temu. No cóż, idźmy więc na pielgrzymkę. Zobaczmy, może uda nam się zrewokować ten tytuł. Będziemy mogli postawić naszemu lordowi ultimatum i wszyscy inni nas poprą przy tym. Kilka dni podróży w małym powozie na naszej pielgrzymce sprawiło, że wreszcie dotarliśmy do Iversteed. Spojrzeliśmy na wysoki Hrodgam i zrozumieliśmy, dlaczego nazywa się to Gardłem Świata. Ludzie, którzy tam mieszkają, ostrzegli nas o zimnych sztormach, wilkach i niedźwiedziach i innych rzeczach, które mogą się tutaj stać. Ale naprzód! No cóż, nasz burmistrz został naszym regentem. Na czas naszej podróży oczywiście. Po krótkiej podróży spotkaliśmy pierwszy znak. Przed narodzeniem ludzi smoki rządziły całym światem. Ich słowo było głosem. Mówili o prawdziwych potrzebach. Głos był na całym terenie i zalewał całą ziemię. Czy pójdziesz dalej, by zakończyć, czy zakończysz swoją pielgrzymkę tutaj? Idźmy dalej. Po przejściu kilkudziesięciu kolejnych kroków zobaczyłeś emblemat. Ludzie się narodzili i rozdzielili, rozpełzli się po twarzy Mandusa. Smoki były na tym wszystkim. Ludzie byli wtedy słabi, nie mieli głosu. Pójdziesz dalej, czy skończysz swoją pielgrzymkę tutaj? Pójdziemy dalej. Udało nam się właśnie wrócić z pielgrzymki i nie posiadamy już regenta. Królowa Mabiarn faworyzuje teraz Biorlama jako swojego następcę. No cóż, pojawia się to nam w takim razie pewien problem. Gdyż jesteśmy drudzy w kolejce. Po dobrej nocy dotarliśmy do trzeciego znaku. Trzeciego znaku, gdzie ludzie byli silni w starych czasach. Nie bali się wojny ze smokami i ich głosów. Ale smoki tylko krzyczały i łamały ich serca. Pójdziemy dalej, czy zakończymy naszą pielgrzymkę tutaj? Teraz mamy wybór. Możemy iść dalej na północ lub zakończyć naszą pielgrzymkę poprzez stwierdzenie, że są tutaj bandyci. Idąc za naszymi cechami, pójdźmy dalej, jesteśmy w końcu Nordem. Zobaczmy w takim razie, dlaczego Mabiarn cały czas faworyzuje Biorlama. No cóż, ma o nim lepszą opinię niż o nas. W końcu udało nam się dotrzeć do śnieżnych części góry. Widzimy czwarty emblemat. Kain wezwał Partunaksa. I razem nauczyli człowieka używać głosu. Wojna smoków się rozpoczęła. Smok przeciwko językowi. Pójdziemy wyżej, czy zakończymy naszą pielgrzymkę tutaj? No cóż, idźmy dalej, na północ. Niech bogowie będą przeklęci. Wielka ściana
śniegu uformowała się między czwartym a piątym emblematem. Nie możemy dalej przejść. Po obwinieniu siebie za to wszystko wracamy z powrotem na dół. Mamy teraz możliwość, dzięki całej tej współpracy, możemy zabrać tytuł Thane'a Greywinter Hofgirowi. Myślę, że to teraz też zrobimy. Mamy naprawdę wsparcie dużej liczby ważnych i mniej ważnych graczy. Niestety straciliśmy całkowite poparcie i Bjorlam ma wszystko. No cóż... Jarl Balgruuf będzie miał teraz wojnę z Thane'em Hofgirem. No cóż... Powiedzmy mu niestety tę wojnę. Mamy więcej wojska niż on, więc miejmy nadzieję, że to wystarczy do pokonania go. Zbierzmy naszą armię w jednym miejscu. No proszę. Ted Winterwind został wezwany, by mu pomóc. No proszę, proszę. Ciekawe. Kogo my możemy wezwać na pomoc? No nie za bardzo kogokolwiek. Możemy domagać się jako terenów de jure Rzecznej Puszczy. To już od imperatorki Kulegan, ale niestety jesteśmy obecnie w trakcie wojny, więc na razie musimy sobie to odpuścić. Był to w sumie trochę nieodpowiedni moment, by to wszystko rozpocząć tak, jak to rozpoczęliśmy. Był to nieodpowiedni moment, biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy złota. Ale chyba nasz przeciwnik w ogóle nie ma żołnierzy. I to jest ten plus tego wszystkiego. Wyślijmy więc naszą połączoną armię w odpowiednie miejsce. No i świetnie, królowa teraz faworyzuje nas. Oczywiście powstała kolejna frakcja. Więc mamy taką sytuację. Kogo faworyzuje królowa, faworyzuje też Jarl Kiowik. A my niestety mamy problem, bo nie mamy wystarczająco wojska. Musimy czekać, aż nasze wojska się powiększą. No cóż, mamy tutaj rewoltę przeciwko królowej Mabjarn od strony tej domu Morwulskarn. Niestety nie jest to pomocne ani dla nas, ani dla nikogo innego. Cóż, cały czas rebelie mają miejsce. Nie za bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek na to poradzić. Wojska chyba więcej nie dostaniemy. No cóż, to jest praktycznie pech. No cóż, straciliśmy niestety naszego magistra z powodu plagi, szkarłatnej plagi. 17-letnia Mabjarn umarła, więc musimy zastąpić ją kimś innym. Oczywiście nie mamy kim. Jedynie możemy zatrudnić tutaj Widrada. Ale prowadzi on wojsko, więc... No cóż... No cóż, ze względu na plagi jesteśmy zmuszeni odwołać nasze wojsko. I
nasze dzieci również kontaktują się z tą plagą. Być może wyzdrowieją, być może nie. No niestety, zmarliśmy na plagę i nie możemy cokolwiek na to poradzić. Teraz wszystki będzie zajmował się Tongar. Niestety, ale straciliśmy Skerston na właśnie rzecz naszej siostry. Ale nie będzie to problemem, o ile oczywiście plaga jej nie, o ile plaga ją zabije. Ale tego byśmy nie chcieli. Dobrze więc, kogo teraz faworyzuje Mabiarn? Mabiarn teraz faworyzuje... No cóż, na pewno nie nas. Teraz wypadałoby zatrudnić nowego kanclerza. Wyślijmy go, by powiększyć nasze relacje w Skerston. Oczywiście rebelia się zakończyła. Na całe szczęście. Przypadałoby się zmniejszyć liczbę wojska. I zwiększyć przy tym podatki. Będziemy mieli niestety niezorganizowane wojsko. Ale zwiększą się dzięki temu nasze podatki. Wyślijmy do... Sharepointu kogoś, by studiował technologię.